Cześć z tej strony Klaudia Szumiąbuki. Witam was w pierwszym odcinku mojego podcastu, a zarazem pierwszym odcinku wyrwanych z kontekstu, czyli jednej z serii, którą będę tutaj prowadzić. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dziwnych losach Jane R. Dziwne losy Jane R. To jedna z moich ulubionych powieści Ever. Czytałam ją po raz pierwszy, będąc bodajże że na trzecim roku studiów. Pisałam wtedy pracę licencjacką na temat sposobu ukazania kobiety wiktoriańskiej i kobiety współczesnej w literaturze. I właśnie Jane Eyre posłużyła mi wtedy jako przykład kobiety wiktoriańskiej. I tak, zdaję sobie sprawę z tego, że akcja Dziwnych Losów rozgrywa się parę lat przed faktycznym wstąpieniem królej Wiktorii na brytyjski tron. Niemniej jednak uważam, że książka ta bardzo dobrze odwzorowuje panujące w epoce wiktoriańskiej zwyczaje, konwenanse itd. Zwłaszcza, że pierwsze wydanie Jane Eyre nosiło podtytuł Autobiografia. W życie Jane, Charlotte Bronte, czyli autorka tej powieści, plotła więc elementy własnego. Między innymi zakład Lowood został oparty na Coenbridge, czyli szkole, do której Charlotte i jej siostry za młodu uczęszczały. Charlotte Bronte, prowadząc nas przez fabułę dziwnych losów, ukazuje życie Jane Eyre na przestrzeni lat. Poznajemy tę młodą bohaterkę w Gateshead, kiedy wychowuje się pod opieką ciotki traktującej ją jak taką totalną, totalną kulę u nogi. Później trafiamy wraz z nią do szkoły z internatem, wspomnianego przed chwilą zakładu Lowood i tam obserwujemy jej dorastanie oraz coraz odważniejsze zachowania, gdy zostaje gubernantką. Charlotte świetnie manewruje pomiędzy romansem, a pomiędzy takim wątkiem wchodzenia w dorosłość. W końcu jej główną bohaterkę poznajemy, kiedy ma około 10 lat, a następnie obserwujemy, śledzimy jej losy przez kolejne kilkanaście. Sprawnie wplata też elementy powieści gotyckiej, która ówcześnie przeżywała swego rodzaju odrodzenie i była takim powiedzmy literackim trendem. Choć zostały wydane w roku 1847, czyli prawie 200 lat temu, dziwne losy Jane Eyre to dziś pozostają powieścią nie tylko zaliczaną do klasyki, ale i popularną wśród współczesnych czytelników. No i czytelniczek, oczywiście. Na księgarnianych półkach z pewnością nieraz dostrzegliście tę powieść. Na rynku pojawia się coraz więcej nowych wydań, coraz więcej nowych okładek, tłumaczeń itd. lub też znówienia tych tłumaczeń, które znamy już od lat. Niemniej jednak. Pojawia się ich sporo. Ja sama pierwszy raz czytając tę książkę wypożyczyłam egzemplarz z biblioteki, a obecnie mam trzy egzemplarze i nie żałuję. Ta książka jest po prostu świetna i często do niej wracam. Jeśli nie do całości w ramach relidu, to chociażby do konkretnych fragmentów, które utknęły mi w pamięci, które gdzieś tam cały czas w myślach powracają. Często czytając recenzje czy słuchając opinii słyszę, że główna bohaterka to taki idealny przykład buntowniczki. No i rzeczywiście, nie można jej tego miana odmówić, ale choć możemy jej buntowniczość rozpatrywać z dzisiejszego punktu widzenia, nie jest to jedyna odpowiednia ku temu płaszczyzna. Bo jasne, i w naszych czasach młoda Jane spokojnie zasłużyłaby na to miano. Do zupełnie innej rangi buntu, powiedzmy, trafiłaby jednak w czasach powstania tej powieści, a jej poglądy z pewnością uznane zostałyby za dość radykalne. Wobec czego buntowała się więc ówcześnie? Ja wam to tak pokrótce rozrysuję. Połowa XIX wieku Anglia, czyli ojczyzna Charlotte Pronti, okres rządów królowej Wiktorii. Choć literacko i w sumie nie tylko, mogą kojarzyć się te czasy przede wszystkim z długimi, pięknymi sukniami, z balami, mrocznym klimatem, to także czasy ją wszystko dość kobietom nieprzyjazne. Panowały podwójne standardy, sztywne reguły nakazujące ubierać się, wysławiać czy nawet myśleć w konkretny sposób, a strażnikiem takiej szeroko pojętej moralności obwoływał się niemal każdy. Zresztą mam wrażenie, że i teraz nam takich szeryfów nie brakuje. Na szczęście jednak nie aż na tak wielką skalę i nie z takimi konsekwencjami dla osób sprzeciwiających się temu, co powszechnie przyjęte. No i w tej właśnie epoce przyszło się ostrą bronić i tworzyć. Czy kogoś z Was dziwi więc to, że karierę pisarską rozpoczęły od opublikowania pierwszych książek pod męskimi pseudonimami? No wątpię. Zrobiły to, ponieważ pragnęły zostać potraktowane poważnie, zarówno przez rozwijający się rynek wydawniczy, jak i prawdopodobnie przez samych odbiorców. No, bo wiecie, kobietom wtedy niewiele wypadało, może po zadbaniem o domowe ognisko i wyglądaniem przyzwoicie, czytaj ładnie. Świat należał jednak do mężczyzn, no nie ukrywajmy. Choć oczywiście nie do wszystkich mężczyzn, bo tych gorzej urodzonych też na wiele sposobów ograniczano. No dobra, ale przejdźmy już do samej książki. Dzięki pierwszoosobowej narracji, swoją drogą dość rewolucjonizującej powieść o pisarstwo, bo była to jedna z pierwszych powieści napisanych w ten właśnie sposób, dzięki tej narracji poznajemy myśli młodej bohaterki. Dostrzegamy, że ta buntowniczość rodzi się w niej już za młodu, a pojawia się właśnie jako swego rodzaju odpowiedź na dostrzeganie niesprawiedliwego traktowania kobiet oraz niższych klas społecznych. I to absolutnie nie jest tak, że Jane to zauważa, ale nic z tym nie robi. Nie. Ona głośno wypowiada swoje myśli, mimo że tak naprawdę powinna zachować je dla siebie, albo jeszcze lepiej, czym prędzej wyrzucić je z głowy. Wie jednak, że nie chce żyć według tych powszechnie przyjętych zasad. To nie byłaby tak naprawdę ona, a ona chce być sobie samej wierna. Dobra, ale o jakich zasadach właściwie mowa? W epoce wiktoriańskiej kobieta musiała być przede wszystkim posłużna. I nie tylko w samej epoce wiktoriańskiej, ale także trochę przed i trochę po. W epoce wiktoriańskiej było to jednak najbardziej naślone. To mężczyzna spróbował nad kobietą pieczę. Najpierw ojciec, później mąż, czy któryś z krewnych, jeśli pozostawała, potocznie mówiąc, starą panną. No i to staropanieństwo rozpoczynało się wtedy stosunkowo wcześnie, bo ja teraz, mając 27 lat, uznana byłabym za starą pannę. I to taką prawdopodobnie bez perspektyw na szczęśliwe życie, czytaje małżeństwo. Poza tym... Podczas gdy mężczyzna poruszał się w sferze zewnętrznej, kobiecie w udziale przypadła sfera domowa. Długo nie miała prawa do własnego majątku, ani nawet do własnych dzieci, co wydaje się szokujące i no, dość niesprawiedliwe, bo to jednak ona te dzieci rodziła. Tymczasem miała być, jak mówiono, takim aniołem domu grzecznym, ładnym, będącym ozdobą męża, ale nie, broń Boże, jego partnerką. Związki, szczególnie w wyższych sferach, zawierano przede wszystkim z rozsądku lub dla pieniędzy. Już sama miłość była rzadkością, a co dopiero partnerstwo. I wtedy wchodzi Jane cała na biało, jako dorosła już kobieta i wypowiada te straszliwe słowa: Nie zwracam się teraz do Pana tak, jak nakazuje zwyczaj czy konwenans światowy. Nawet nie jak człowiek do człowieka, ale jak wolny duch do wolnego ducha. Jak gdybyśmy przeszedłszy przez śmierć i przez grób, stali przed Bogiem równi, bo i równi przecież jesteśmy. No halo, czy na sali jest jakiś strasznik wiktoriańskich zasad? Czyli doskonale wiedziała, co miała na myśli. Wspomniany cytat to jeden z przykładów buntu, jaki przejawiała wobec tych właśnie powszechnie przyjętych norm. Wierność samej sobie, własnym ideałom, marzeniom, wyznawanym wartościom to było dla niej najważniejsze. Przekraczała więc określone przez społeczeństwo granice, nie przestrzegała kompletnie tych powszechnie przyjętych reguł, ale kierowała się własnym sercem i poczuciem sprawiedliwości. Dla niej wszyscy powinni być równi i bez względu na płeć i na to, jak to ile hajs otrzymał pod materacem, czy w jakiej rodzinie się urodził. Nie bez powodu więc Jane uważana jest za jedną z pierwszych literackich feministek. I proszę tutaj przypadkiem nie pomylić feminizmu z mizoandrią. Jane nie miała nic do mężczyzn. Absolutnie nie. Była jedną z pierwszych literackich feministek i to w czasach, kiedy podkreślam, kobieta miała być posłuszna i ułożona. No, czy to nie jest przejaw buntu? Wyobraźcie sobie więc, że żyjecie w takiej XIX-wiecznej Anglii. Surowe zasady wpajane wam są jeszcze za dzieciaka. Dorastacie w nich, widząc jednocześnie, że osoby, że tak powiem, odstające od normy są wręcz wykluczane z życia towarzyskiego albo po prostu uważa się, że coś jest z nimi nie tak, co chcąc nie chcąc prowadzi do wykluczenia. No i żyjecie w takich czasach i ktoś wydaje taką książkę. Książkę, której fabuła sama w sobie jest już swego rodzaju buntem wobec powszechnie przyjętych norm. Jakich recenzji byście się spodziewali? Założę się, że raczej niezbyt pochlebnych, co nie? W końcu Charlotte, za pomocą Jane, odziera z obłudy cały ten wiktoriański kodeks moralno-społeczny. A tu, niespodzianka, okazuje się, że większość krytyków wypowiedziała się dość przychylnie na jej temat. Głównie ze względu na wolność słowa, na swobodę, z jaką wypowiadałaś swoje myśli, bohaterka. Co prawda, paru wolało się swoi pod swoimi słowami nie podpisać, but still. No i pewnie nikogo nie zdziwi to, że pojawiły się też recenzje negatywne. Krytykowały właśnie zachowania Jane, które wykraczały poza obowiązujące normy. Określano też tę bohaterkę nawet jako mało wiarygodną, no bo w końcu wszyscy głęboko wierzyli, że podziały to jedyna słuszna droga, co nie. Poza tym nazywano też Dziwne Losy powieścią antyreligijną, promującą zwracanie się do Boga jedynie w momentach największego kryzysu czy posiadania problemu. Jeśli chodzi natomiast o samą formę i styl pisania, nie miano co Charlotte A. K. Carrerowi Bellowi, czyli pseudonimowi, pod którym autorka pierwotnie wydała książkę, nie miano co im zarzucić. No i mnie to totalnie nie dziwi, jak dla mnie Dziwne Losy to wręcz arcydzieło szczególnie jeśli weźmiemy właśnie pod uwagę też tło historyczne i cały kontekst towarzyszący pisaniu tej powieści. Ktoś może mieć zastrzeżenie, że choć Jane Eyre jest silna psychicznie i niezależna, nie potrafi pozbyć się niektórych zasad i uprzedzeń, które wpłynęły jej w młodości. Zastanówcie się jednak nad tym, czy gdyby wam wpajano jakieś zasady od samego początku i w sumie nam obecnie też się wpaja różne rzeczy, czy moglibyście to z taką łatwością wykorzenić, nawet jeśli byście się temu sprzeciwiali? Ja sama czasem powiem coś, czemu totalnie jestem przeciwna i wobec czego się w pewnym sensie buntuję, ale to nie znaczy, że się nie staram. My po prostu jesteśmy tylko ludźmi. I jak dla mnie to, że Jane Eyre jest taką bohaterką, a nie inną, jeszcze bardziej podkreśla jej wiarygodność. I tym bardziej książkę jako dzieło wydane, podkreślam, w 1847 roku uważam za niezwykle nowatorskie. Nie bez powodu też dziwne losy okrzyknięto klasyką i wpisano na listę stu książek, które warto przeczytać. I mówię tutaj o liście BBC. Znajduje się tam bodajże na dziesiątym miejscu, czyli dość wysoko. Mimo, że przedstawia przede wszystkim XIX-wieczną rzeczywistość, nie brakuje jej aktualności. Podczas lektury z pewnością odnajdziecie w niej wiele nadal istotnych kwestii dotyczących różnych aspektów życia, wiele zasad czy przekonań, które przetrwały do dziś, choć niekiedy w nieco innej formie. I tak jak wspomniałam na początku, ten bunt Chain można rozpatrywać z dzisiejszego punktu widzenia. Jest jedną z pierwszych takich bohaterek, które pokazują, że mimo wszystko możemy się buntować my jako kobiety, my jako ludzie. Można jednak rozpatrywać też tę bohaterkę z punktu widzenia ówczesnego i właśnie brać pod uwagę ten kontekst, tło historyczne, czasy, w których ta bohaterka żyła. I wtedy Jane staje się nie tylko współczesnym symbolem buntu, ale pokazuje, że ten bunt był obecny już wówczas i że mimo, że panowały takie zasady i były one powszechnie przyjęte, to nie wszystkim te zasady odpowiadały. I to tyle na dziś. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu sam odcinek, jak i pomysł na serię wyrwany z kontekstu, w której to będę skupiać się na tle historycznym, na szerszym kontekście towarzyszącym powstaniu jakiejś powieści, tak byśmy mogli lepiej zrozumieć daną powieść, czy też po prostu dowiedzieć się czegoś o czasach, w których powstała. Kolejny odcinek już wkrótce, a tymczasem zapraszam Was na mojego Instagrama o nazwie Szumion Buki, gdzie dzielę się swoimi opiniami o książkach, zdjęciami książkowymi i wszystkim co książkowe oraz wiktoriańskie. A tutaj słyszymy się już wkrótce. Jeśli macie ochotę, zaobserwujcie podcast. Na razie.